Jeszcze na koniec chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo tak stwierdziłem, że trochę mnie to męczy i stwierdziłem, że zrobię to po koncercie. Widzicie, bardzo dobrze się bawię i to jest naprawdę spełnienie moich marzeń. I cieszę się, że wasz jest tyle i cieszę się, że wszyscy śpiewają moje piosenki, to jest crazy. Ale to kiedy większość z was tutaj przyszła, kiedy to było, pół roku temu mniej więcej, to pierwsza wiadomość, którą wiele z was, wszyscy są confused, nie wiedzą o co chodzi, pierwsza wiadomość, którą wysłałem do wielu ludzi, którzy przyszli do mnie po raz pierwszy, to była wiadomość: stop nienawiści. I ja nienawidzę żadnego hejtu. I chcę teraz powiedzieć, że kiedy ten hejt jest kierowany w stronę ludzi, z którymi pracuję i z którymi wybrałem, żeby pracować, i z którymi pracuję od 3 lat i którzy pracują ze mną, kiedy jeszcze nic z tego się nie wydarzyło i kiedy oni są atakowani, bo ja nie jestem głupi i ja wiem, że to się dzieje i mogę tego nie siedzieć i możecie mnie nie atakować personalnie, ale to są ludzie, którzy kocham i bez których mnie by tu nie było i bez których wy byście nie mieli mnie. I ja nie akceptuję czegoś takiego. I naprawdę nie wiecie, co się dzieje za kulisami. Wszystko, co się dzieje, dzieje się w zgodzie ze mną. I ja na wszystko się decyduję, co się dzieje. I nic nie jest przeciwko mnie. Jakby ja tutaj o wszystkim decyduję, oni mi w tym pomagają i my się bardzo dobrze rozumiemy i bardzo dobrze nam się współpracuje. Więc nie chcę widzieć żadnego hejtu, nie chcę teraz widzieć hejtu ludzi, którzy hejtowali tamtych. Ja po prostu nienawidzę hejtu. Zatrzymajcie czasem swoje opinie dla siebie i tak będzie najlepiej. Okej? Okay? Dziękuję. Dziękuję wam bardzo, naprawdę. Dzisiaj było crazy. Naprawdę super się mogliśmy. Dziękuję.